Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A dziś naszym gościem jest pan profesor Richard Butterwick Pawlikowski. Wybitny angielski historyk, który pod wpływem wybuchu Solidarności, jako młody adept swojej dyscypliny, zainteresował się swoimi polskimi korzeniami i polską historią. I tak wstąpił na drogę, która zaprowadziła go do stania się jednym z najwybitniejszych znawców dziejów polskiego wieku XVIII. Zapraszam. Moja tożsamość jest złożona. Jestem przede wszystkim Anglikiem, ale nie tylko. Po trosze jestem też Polakiem. Częściowo dlatego z długiej pracy i mieszkania tutaj, częściowo dlatego z ożynku tutaj. Ale to zaczęło się od dziadka po kądzieli, który był Polakiem. Walczył w kampanii wrześniowej i niesamowitą drogą dotarł przez Węgry, Jugosławię i Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie się ożenił z Angielką i zamieszkał po wojnie. Ja nie zostałem wychowany w kulturze polskiej, ale jednak z tą świadomością, że mam rodzinę w Polsce, że mam korzenie w Polsce. Parę razy w dzieciństwie przyjechałem, żeby odwiedzić ten kraj, żeby odwiedzić rodzinę. Ale muszę przyznać, że Polska gierkowska niespecjalnie pociągała wówczas kilkoletniego chłopca. To się zmieniło później, w czasie Solidarności. Zacząłem interesować się polityką, polska historia zaczęła mnie fascynować. I kiedy po dłuższej przerwie, w 1987 roku, znowu przyjechałem w odwiedziny, to wtedy to wrażenie było tak silne, że postanowiłem się nauczyć się języka polskiego, że wyspecjalizuję się w historii Polski. 2 lata później już przyjechałem na stypendium na Uniwersytet Jagielloński i spędziłem ten pamiętny rok 89 na 90 w Polsce. No i na szczęście udało się dotrzymać to postanowienie. W studio witamy naszego gościa. Jest z nami pan profesor Richard Butterwick Pawlikowski, profesor historii Polski i Litwy Uniwersytetu Londyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panowie redaktorowie. Dzień dobry państwo. Panie profesorze, no co tu dużo gadać. Skomplikowany język, jeszcze bardziej skomplikowana historia. Oto Polska właśnie. To nie jest dla Anglika wybór oczywisty, intuicyjny. Co sprawiło, że zajął się pan Polską? Dziękuję. Język rzeczywiście jest trudny. Ćwiczę go 35 lat i tego akcentu nigdy nie zgubię. Oprócz konekcji rodzinnych z Polską, musiałem po prostu się zafascynować. I historia Polski ma tyle ciekawości w sobie, tyle wzlotów i upadków, że trudno jest nie zafascynować się historią Polski. Czyli dramatyzm dziejów, a z kolei wiek XVIII. Czasem rzeczywiście zastanawiałem się, czy lepiej nie byłoby zająć się czasami batoriańskimi. Natomiast ten wiek XVIII nie tylko przemawia do moich gustów estetycznych, ten wiek Mozarta i Canowy, i w szkole średniej już byłem miłośnikiem dziejów XVIII wieku, ale w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Litewskiej i nie tylko, to te dzieje mają w sobie taki niesamowity tragizm, że tyle osiągnięto, a jednak wszystko w końcu spłonęło w trzecim rozbiorze. Więc trudno jest nie ulec fascynacji takiemu tematowi. I ten przejmujący obraz utrwalił pan w swoich książkach. Richard jest nie tylko, że pierwszym wśród zagranicznych. Richard jest jednym z pierwszych spośród wszystkich. Jest to znakomity historyk, świetnie osadzony zarówno w historiografii angielskiej, czy szczerzej mówiąc zachodniej,
jak w historiografii polskiej i historiografii, dodajmy, umownie wschodniej. Richard Butterwick Pawlikowski jest obecnie jednym z najwybitniejszych historyków zajmujących się XVIII wiekiem. Można powiedzieć, że on kontynuuje znakomitą tradycję, którą zapoczątkował Walerian Kalinka jeszcze w XIX wieku. Myślę, że jest godnym spadkobiercą. Pisze pięknie z takim dystansem. Chciałoby się powiedzieć angielskim. Richard jest dla mnie takim uosobieniem Anglika. Takiego Anglika, jak to sobie wyobrażałem bardzo dawno temu, pacholęciem jeszcze będąc. Sposób, w jaki frazuje, w jaki wypowiada się, to jest właśnie ten taki prawdziwy Anglik. Nie chcę powiedzieć dawny Anglik, wolę powiedzieć prawdziwy Anglik i inny typ Anglika niż ten, który spotykamy dzisiaj w Krakowie. Książki Richarda Butterwicka mają ważną zaletę, to znaczy one są nie tylko mądre, nie tylko oparte na źródłach, ale również są ciekawe w czytaniu. To jest ten dobry anglosaski styl pisania historii, która jest tworzona nie tylko dla kolegów po fachu, ale również dla szerokiego odbiorcy. Nigdy nie daje się ponieść emocjom, co nie znaczy, że pisze całkiem bez emocji. Czasami je wyraża, ale jest to wszystko kontrolowane, jest to bardzo, bardzo dobrze zawsze sformułowane. Czy jest naszym ambasadorem? No, siłą rzeczy. The Polish-Lithuanian Commonwealth Light and Flame Richarda Butterwicka z roku 2020 jest najlepszą syntezą, anglojęzyczną syntezą dziejów Rzeczypospolitej, jaka ukazała się na rynku. Jest wybitną książką, która prezentuje nie tylko autorską wizję dziejów Rzeczypospolitej, ale także czytelnikowi nieznającemu języka polskiego przybliża dokonania polskiej historiografii. Mamy do czynienia z wybitnym historykiem. Ja poznałam pana profesora Butterwicka jako jeszcze nie doktora w połowie lat 90. Podrzucił wtedy swój maszynopis swego doktoratu panu profesorowi Michalskiemu i mnie. I pamiętam ocenę pana profesora Michalskiego, naszego największego autorytetu, no, że temat wydaje się taki zbadany, a on potrafił tyle wartościowych rzeczy dodać. Panie profesorze, a jakby pan scharakteryzował Rzeczpospolitą obojga narodów? Co to był za organizm państwowy? Co to był za twór kulturowy? Rzeczpospolita powstała z dobrowolnych unii. W bardzo małym stopniu na drodze podboju. A żeby trwać w takiej Unii, trzeba było wypracować takie modele współżycia w społeczeństwie, w Rzeczypospolitej właśnie mając ten wspólny cel, który jest u źródła samego pojęcia Rzeczypospolitej. Więc to przede wszystkim jest to wspólnota obywatelstwa, ale też stawało się państwem. Na pewno pod koniec XVIII wieku możemy bez wahań mówić o państwie, ale nigdy nie przestało być wspólnotą i społeczeństwem obywatelskim. Panie profesorze, czy pierwsza Rzeczpospolita była skazana na porażkę? W takiej świadomości historycznej Polaków utrwalił się obraz XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej jako kraju anarchicznego, społeczeństwa anarchicznego, które swawoli robi zły użytek ze swojej wolności i w związku z tym musi przegrać rywalizację z potężnymi krajami ościennymi. Czy ten obraz jest prawdziwy? Nie jest pozbawiony prawdy. Jeśli szukamy dowody swawoli, chaosu, anarchii, też ucisku czy fanatyzmu, na pewno to wszystko można znaleźć w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, tylko że to byłby obraz bardzo jednostronny. Kiedy Rzeczpospolita powstała w XVI wieku, absolutnie nie była skazana na niepowodzenia. Rozwinęła się, powodziła się, co najmniej do połowy XVII wieku, ale nastąpiły 7 dziesięciolecia strasznych wojen na własnej ziemi, które po prostu wyczerpało to społeczeństwo, gospodarkę i państwo. I skutek tego było, że bardzo trudno było już wydostać się z takich sideł, ale jednak potencjał cały czas był w tej
wspólnocie obywatelskiej. I jak tylko zdarzyły się ku temu okoliczności, pokazała, co mogła. Nie była skazana zatem na zniszczenie, przynajmniej nie w oparciu o własnych siłach. Niecentralizowana Rzeczpospolita wykazała olbrzymimi możliwościami absorbowania różnych ciosów i przetrwania podczas tego długiego kryzysu. Samorząd na poziomie sejmikowym raczej uznałbym za siłę niż za słabość tego państwa. Z tym, że kryzys wychodząc z Wielkiej Wojny Północnej w drugim, trzecim dziesięcioleciu XVIII wieku był bardzo głęboki, a sąsiednie mocarstwa o zbliżonych formach absolutystycznych rządów coraz bardziej w XVIII wieku dysponowały olbrzymimi wojskami, wysokimi podatkami i coraz sprawniejszymi biurokracjami. No tak, to w warunkach geopolitycznych w środkowej części kontynentu, inaczej niż na Wyspie Brytyjskiej czy na kontynencie amerykańskim, sprawiło, że zawsze będzie to trudne. Natomiast potencjał był i wykazała się pod koniec. Pan, panie profesorze, zresztą tutaj przy tej okazji również przedstawia taki bardziej zniuansowany obraz tamtej epoki polskiego społeczeństwa, klasy rządzącej w wieku XVIII w Polsce, który, no, że tak powiem, jest sprzeczny z tym jednoznacznie negatywnym obrazem, który dominuje jednak do dzisiaj w polskiej świadomości. Taką właśnie pracę podważania tego jednolicie negatywnego obrazu wykonała Szkoła Warszawska Historiografii Polski i Polskiej Dyplomacji. Szkoła skupiona wokół pani profesor Zofii Zielińskiej. Gdyby pan zechciał przybliżyć trochę krąg uczonych i program badawczy, który kryje się za tą nazwą. Z przyjemnością. A wkład Nowej Szkoły Warszawskiej nie tyle polega na docenianiu kultury republikańskiej, od tego są inni historycy i pisarze. Polega na ukazaniu, jak strasznie trudne w XVIII wieku było dzieło naprawy państwa. To uświadomianie, jak bardzo Rosji zależało na powstrzymaniu wszelkich prób reform, na podkopaniu, skorumpowaniu, osmieszaniu Rzeczypospolitej, a jak zdarzyły się odpowiednie okoliczności i koniunktury do okrojenia Rzeczypospolitej i w końcu do totalnego zniszczenia Polski. I to wszystko wychodzi z badań tej szkoły dzięki żmudnej pracy podczas ćwierci wieku, kiedy rosyjskie archiwa, zwłaszcza Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były dostępne dla polskich badaczy. Ten okres został znakomicie wykorzystany. Spośród jej uczniów, nie będę już wspominać o wnukach i wnuczkach, ale spośród jej uczniów to Jacek Burdowicz Nowicki ukazał sam początek tego procesu, co Paweł Jasienica nazywał drogę za kraty. Jak August II przegrał swoje możliwości na początku, Urszula Koszyńska, jak August II postarał się wydostać się z tych sideł i trafił z powrotem za kraty. A później w latach wokół pierwszego rozbioru i Konfederacji Barskiej i Sejmu Porozbiorowego Dorota Dukwicz okazała niedocenianą przez wielu wcześniejszych uczonych rolę Rosji w pierwszym rozbiorze. Jest Ewa Żylińska, która w latach 70. i 80., ten niby spokojnych latach Rady Nieustającej, ukazała to fatalne położenie Rzeczypospolitej między rosyjskim protektoratem, Austrią, najpierw Prusami, później Austrią. Jeszcze Adam Danilczyk, który ukazał sytuację w połowie lat 80. i który teraz przeszedł do arcyważnych tematów polityki rosyjskiej wokół wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku i potem drugiego rozbioru. Więc szkoła zrobiła taki przełom wiedzy, który umożliwia nam oceny
tego dzieła na prawie Rzeczypospolitej w właściwym, acy trudnym położeniu. W jakim sensie dzięki pracy tego kręgu naukowców po raz pierwszy możemy zobaczyć te niewidzialne pęta, które powstrzymują Polaków, który jakoś gromadzi idea poprawiania własnego państwa, prawda? To jest ten moment, który w historii Polski powtarza się co jakiś czas. I te pęta do tej pory były dla nas niewidoczne. Wydawało nam się, że historia się dzieje sama, a próby innej interpretacji były określane mianem myślenia spiskowego. Tutaj dzięki po prostu weryfikacji dokumentów okazuje się, że jest to owoc przemyślanej i perfidnej polityki sąsiedniego mocarstwa. To prawda, że Stanisław August uważał do końca, że mimo wszystko Rosja była mniejszym złem z punktu widzenia polskiej racji stanu niż Prusy. Natomiast w świetle badań widzimy, że Rosja chyba była tak samo zła, albo może i gorsza niż Prusy. A my przypominamy Państwu, że profesor Zofia Zielińska była naszym gościem w programie W powiększeniu. W naszych programach pokazaliśmy też kilkoro z jej mistrzów, nauczycieli w fachu historyka. Odsyłamy Państwa do tych programów w serwisie VOD Telewizji Polskiej. Panie profesorze, dzisiaj humanistyka dysponuje różnymi językami do nazwania zależności jednego państwa od drugiego. Popularna, by nie powiedzieć modna, jest teoria postkolonialna i są tacy polscy uczeni, którzy próbują kategorię krytyki postkolonialnej zastosować do zaborów. To, co do tej pory utrwaliło się w tradycji polskiej historiografii jako zabory, od tej pory może być nazywane jako zależność kolonialna właśnie. Czy to jest dobry język do opisu tego zjawiska? Nie jestem entuzjastą teorii postkolonialnej. Zbyt dużo tego słyszę na tak zwanym Zachodzie. Natomiast uznaję konieczność mówienia języku teorii postkolonialnej, żeby dotrzeć do pewnych zachodnich intelektualistów, bo chyba inaczej się nie da. Więc trzeba jednak to zrobić, ale starają się, żeby to była jednak forma trochę bardziej przystępna niż te pełne żargony zmiażdżenia języka angielskiego. Natomiast może skwituję to jednym anegdotem. W wspaniałym mieście Poznaniu jest dawny gmach niemieckiej czy pruskiej komisji kolonizacyjnej. Chodziło o to, żeby sfinansować wykupienie od Polaków majątków i ziemi i zachęcić Niemców do zasiedlania. Dziś ten wspaniały neobarokowy gmach jest siedzibą Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jakaś lekcja w tym jest. Polska rewolucja i Kościół katolicki to jest imponujące dzieło. Przede wszystkim po 150 latach od dzieła Waleriana Kalinki powstała monografia Sejmu Czteroletniego, bo temat, tytuł jest dość wąski. On mówi, wydaje się mówić tylko o pewnym zagadnieniu, które działo się na Sejmie Czteroletnim, ale tak naprawdę to jest monografia Sejmu Czteroletniego oparta na nieprawdopodobnej kwerendzie archiwalnej, gdzie tylko jakiekolwiek materiały były tam, profesor Batterwick dotarł. I co jest taką cechą charakterystyczną twórczości Richarda Batterwicka, znakomita znajomość literatury, co nie zawsze jest regułą, i osadzenie wydarzeń w Polsce w szerszym kontekście europejskim. To jest bardzo charakterystyczne dla jego twórczości. On nie pisze od środka, on pisze jakby od zewnątrz. Polska jest dla niego, nawet jeżeli jest głównym bohaterem jego książek, jest dla niego jednym z krajów europejskich, elementem mozaiki europejskiej. No i zawsze nie jest to tylko korona, czyli Wielkopolska i Małopolska, ale jest to też Litwa. Właśnie w tej książce widać, jak on dotarł do laudów, do materiałów sejmików litewskich. Jako pierwszy, w tej chwili te badania są już kontynuowane, ale kiedy to wychodziło, no to już było
no 10 lat temu, to on był właściwie jednym z pierwszych, który dotarł do tego. Mamy te reformy, no ten główny temat, czyli koncepcję reform, przeprowadzanie reform, walka o zmiany. Te reformy niekoniecznie musiały być pozytywne, przynajmniej w odbiorze Kościoła chociażby. Ale także wszystko to, co się działo na Sejmie Czteroletnim i dookoła niego, a więc publicystyka, literatura, kultura. To jest bardzo, bardzo ważna i bardzo interesująca książka. Widzimy profesora, który z wielką zręcznością porusza się po tej tematyce kościelnej. Nieraz nam się może wydawać, że tematyka zastrzeżona w tej głębi zrozumienia może dla środowiska duchownego, który ma za sobą studia teologiczne. Tymczasem profesor niezwykle kompetentnie porusza tematykę kościelną i potrafi ją doskonale odnieść do zagadnień politycznych, do zagadnień państwowych. W momencie, kiedy przechodzimy do istotnej, najważniejszej części książki dotyczącej już Sejmu Czteroletniego, to widzimy, jak skrupulatnie miesiąc po miesiącu, rok po roku profesor analizuje rozmaite zakręty tych wzajemnych relacji grożących w pewnym momencie praktycznie schizmą. Nuncjusz apostolski, który śle alarmujące depesze o tym, co dzieje się w Rzeczypospolitej, a jednocześnie umiejętność wyprowadzenia na prostą tej całej skomplikowanej historii. Ostatecznie papież błogosławi konstytucję 3 maja i rola Kościoła katolickiego jakoś w społeczeństwie jest podkreślona na wiele, wiele pokoleń do przodu. To, co się stało w okresie Sejmu Czteroletniego i co profesor bardzo skrupulatnie też podkreślił, to właśnie ocalenie pewnych relacji duchownych z intelektualną elitą kraju, które później zaowocowały także tą owocną współpracą w ciągu całego XIX wieku. Na czym polega, tak syntetycznie ujmując, utracone dziedzictwo polskiego oświecenia? Powiedziałbym, że ta trajektoria rozwoju Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku ku oświeconemu wiekowi XIX, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, transformacji społecznych, ale chodzący pokojowo transformacje polityczne, rozszerzenie pojęcia narodu na wszystkie warstwy społeczeństwa. I to wszystko było możliwe dzięki zastosowaniu pewnego hasła, który brzmiał bardzo głośno podczas tego wspaniałego roku po Konstytucji 3 maja. Rządna wolność. Sięgający antyk jest ta alternatywa słowami rzymskiego historyka Salustiusza, że lepiej jest żyć w niebezpiecznej wolności, aniżeli w spokojnej niewoli. I wielu ludzi, jak wiadomo, na świecie od tamtych czasów, 2000 lat temu, raczej wolało spokojną niewolę. Obecna dyktatura Chińskiej Partii Komunistycznej proponuje światu spokojna niewola pod mądrą niby dyktaturą. I wielu jest po prostu wygodnie iść tą drogą, bo wiadomo, że wolność to trud, to niebezpieczeństwo, to walka, straszliwa cena czasem do zapłacenia. No, lepiej już jest żyć w spokojnej niewoli. Natomiast to, co oświecenie w Polsce w Rzeczypospolitej wypracowało, było to, że można jednak żyć rządnie, a jednocześnie wolno. To było hasło obrońców Konstytucji 3 maja. Ale myślę, że to zanosi się też do samych początków Rzeczypospolitej, że zacytuję tytuł książki Doroty Pietrzyk-Reeves Ład Rzeczypospolitej. Wśród wartości związanych z wolnością, które współtworzą Rzeczpospolitą, jest też ład. Jest harmonia, jest zgoda i to jest przeciwstawiana swawoli i anarchii. Więc to wszystko było
jasne, że poziom kultury politycznej mocno się opadł od połowy XVII do połowy XVIII wieku. Ale później już z powrotem ku XIX stuleciu i to, wydaje mi się, jest utracone dziedzictwo Rzeczypospolitej. Panie profesorze, dlaczego ten fantastyczny pomysł filozofii politycznej polskiego oświecenia jakby nie przedostał się do krajów, w których oświecenie stało się, można powiedzieć, no, ideologią państwową, takich jak Francja czy Prusy? To, że to był autentyczny wkład, zawsze wymaga czas, żeby oswoić się z tym. A czasu było bardzo mało. Podczas tych kilkunastu miesięcy po konstytucji to nie kto inny jak Edmund Burke wysławił polską konstytucją, przeciwstawiając rewolucyjnej Francji i gwałtownej rewolucji we Francji. A więc pewien załązek był, ale to trwało zbyt krótko. To, że nastąpiły wkrótce drugi, potem trzeci rozbiór. I że trzeci rozbiór było po gwałtownej walce o niepodległość podczas insurekcji, odsunęło w cień to hasło o rządnej wolności. A że stereotypy o anarchicznej, fanatycznej szlachcie polskiej już był w obiegu, to jest naturalny zabieg, żeby połączyć jeden z drugim, jak to by było przyczyna i skutek. A więc wszelkie niuanse zostały zatracone. I to, co powinno być oczywiste, że właśnie wzmocnienie się Rzeczypospolitej spowodowało drugi, trzeci rozbiór, poszło w zapomnienie. Warto może podkreślić, że możemy mówić tak w ogóle o polskim oświeceniu. Wielu z nas ze szkoły wynosi taki obrazek, że oświecenie to nie mniej, nie więcej, tylko kultura francuska rozpropagowana w całej Europie, a także na nowym kontynencie w Ameryce. Tymczasem wnikliwi badacze epoki, tacy jak Gertrude Himmelfarb ze Stanów Zjednoczonych, piszą, że oświecenie nie było jedno. Było kilka typów oświecenia. Himmelfarb oczywiście pro domo sua wskazuje na oświecenie anglosaskie, brytyjskie i amerykańskie. Pan pisze o oświeceniu polskim. Co więcej jeszcze, można chyba mówić o oświeceniu katolickim. Na czym polegał ten fenomen kulturowy, ta formacja myślowa? Zacznijmy od tego, że oświecenie we francuskim wydaniu było raczej wyjątkowe. Że we Francji doszło do ostrego podziału między reżimem monarchistycznym a filozofami krytykującymi, którzy zostali zepchnięci do opozycji. W większości krajów Europy i oraz w ich zamorskich koloniach wykształceni ludzie, oswojeni z najnowszą filozofią, z najnowszą nauką, obyci na świecie, raczej współpracowali z rządami na rzecz naprawy tego. Jak oświecenie zaczęło się, i nie tyle we Francji zaczęło się, ale raczej w Niderlandach pod koniec XVII stulecia, to rzeczywiście to było radykalne, uniwersalne pytanie o ogromnym, nieraz destrukcyjnym znaczeniu, gdyby iść w pełni. Natomiast jak rozprzestrzeniło się w różnych kierunkach i nie twierdzę, że wszystkie oświecenia są sobie równe, ani że są zupełnie oddzielne od siebie, ale w miarę jak oświecenie rozprzestrzeniało się, to raczej łagodziło się, bo stało się bardziej skupiony na rozwiązaniach, aniżeli na pytaniach. I w takiej fazie oświecenia możemy uznać nie tylko Rzeczpospolitą, ale większość Europy. To, że Rzeczpospolita była przeważnie katolicka, zwłaszcza jeśli liczymy również unitów obok łaciników, wtedy mamy około 5-6, ponad 80% ludności, znaczyło, że oświecenie siłą rzeczy musiało mieć katolickie oblicze, aczkolwiek nie zapomnijmy o luterańskim oświeceniu, zwłaszcza w wielkich miastach. Też mówiłbym też o oświeconym katolicyzmie, gdzie
przymiotnik określa styl, a rzeczownik określa istota. Jeśli, no, Konarskiego na przykład określiłbym pod oświeconym katolicyzmem. Przede wszystkim był katolikiem, który chciał za pomocą oświeconej nauki jednak dbać o chwałę Bożą. A ksiądz i radykał Hugo Kołłątaj? Raczej katolickie oświecenie, że przede wszystkim chciał naprawić i ulepszyć ten świat, którym żył, ale zrobił to, będąc księdzem katolickim, za środkami katolickimi. Myślę, że to bardziej pasuje do katolickiego oświecenia. Tym, że to nie wyróżnia specjalnie Polskę od innych krajów Europy. Jest wiele podobieństw z monarchią habsburską. To, co wyróżnia Rzeczpospolitą, jest właśnie to forma rządów, że to nie jest absolutna monarchia, nawet jeśli w praktyce te absolutne monarchie rzadko były absolutne, tylko że to jest republikańska czy mieszana forma rządów. I tu właśnie ta możliwość, a nawet konieczność ucierania zgody w drodze pewnych kompromisów pozwalało właśnie tę rządną wolność wydostać na górę. A jaki był w ogóle generalnie stosunek duchowieństwa polskiego do reform wynikających, będących rezultatem uchwalenia Konstytucji 3 maja? Czy możemy się pokusić o taką ogólną ocenę? Owszem, byli duchowni, którzy byli konstytucji przeciwni i którzy widzieli wszystko w czarnych barwach jako nowoczesna filozofia i zepsucie, ale wydaje mi się, że oni byli w mniejszości. Nawet czołowy kontrrewolucjonista, współprzewodniczący Konfederacji na Litwie, Józef Kazimierz Kosakowski, to był oświecony powieściopisarz, który wymownie bronił chłopów przed szlachtą. Więc są pewne rysy oświecenia tutaj. To nie traktuje, że oświecony koniecznie musi być patriotą, ani że oświecony koniecznie musi być zdrajcą. Nie zawsze to przekładało się. Generalnie poparcie wśród wyższego duchowieństwa dla Konstytucji 3 maja było co najmniej równe jak wśród szlachty generalnie. I większość hierarchów i najsławniejszych kaznodziejów, na przykład Michał Franciszek Karpowicz, jak najbardziej popierali konstytucję. A nawet ci, którzy mieli swoje zastrzeżenie do pewnych radykalniejszych stron polskiej rewolucji, jak prymas Michał Jerzy Poniatowski, lojalnie popał konstytucję. Ale zresztą... ja przy okazji chciałem zaprezentować niezwykłą książkę pana profesora o Konstytucji 3 maja w języku litewskim, która została wydana alfabetem Braille'a. Nieczęsto ma się okazję widzieć książki właśnie w ten sposób prezentowane. Książka, która wyszła ostatnio, czyli Światło i płomień, nawiązująca tytułem do opinii angielskiej o Stanisławie Auguście. Tak został przedstawiony przez jednego ze swoich przyjaciół. No ale ten tytuł odnosi się tu do całej Rzeczypospolitej. I to jest znakomita synteza. Od pewnego czasu można powiedzieć, że sytuacja dojrzewała do napisania syntezy, bo badań od kilkudziesięciu lat prowadzono bardzo wiele badań, które weszły w nowe obszary, w nowe archiwalia, które były dostępne, już niekoniecznie są dostępne, myślę o archiwaliach rosyjskich, do których cała grupa badaczy, badaczek dotarła w swoim czasie i efekty tych prac były publikowane, bardzo ważne efekty. Ale nie było syntezy, nie było próby podsumowania i to podsumowanie napisał Richard i to napisał znakomicie. Jest napisana bardzo przystępnie, pięknym językiem, bardzo żywo, jest sporo anegdot, przy czym, co jest charakterystyczne, wszelkie anegdoty, oderwanie na chwilę pozorne od tematu, to wszystko jest osadzone bardzo głęboko głównej narracji historycznej. Nic nie jest po to, żeby ożywić opowieść. Wszystko jest po coś. Otrzymujemy monografię, która nie jest pisana dla pokrzepienia serc, ale pokazuje kompetentnie, znów na podstawie wykorzystanych źródeł, na podstawie wielu dziesiątek lat badań, pokazuje Rzeczpospolitą, która się modernizuje, zwłaszcza w czasach stanisławowskich, ten niezwykły wysiłek kilku
można powiedzieć, ośrodków myśli, ośrodków reform, ośrodków odnowy, sprawia, że to państwa ościenne, widząc to wszystko, składą kres niestety istnieniu Rzeczypospolitej. W momencie, kiedy współcześnie widzimy historię często wykorzystywaną bardzo ideologicznie dla jakiegoś konkretnego, dla jakiejś konkretnej tezy, monografii profesora otrzymujemy bardzo źródłowe spojrzenie na naszą przeszłość, a przez to możliwość rzetelnego dotarcia do prawdy o historii. Profesor, kończąc swoją monografię, właśnie zaznacza to, że to klasyczne podejście do historii, to poszukiwanie prawdy wcale nie traci na aktualności, a najlepsze dzieła historyczne powstają właśnie wtedy, kiedy nie przyświeca im żadna z góry narzucona teza, a tak naprawdę za nimi kryje się wieloletnie studium źródeł. I to właśnie otrzymujemy w najnowszej książce profesora. No i jeszcze jedna rzecz. Polska jest elementem mozaiki europejskiej. To jest kraj europejski. Nie jest opisywany jako pewne dziwo, ani na plus, ani na minus, tylko po prostu jako jeden z krajów europejskich, który oczywiście od innych się różni, jak każdy kraj się różni. I w ten sposób jest pokazany i jest jako element tego wszystkiego, co się dzieje w Europie. Poprosiłem Ryczarda Baternika o to, żeby został głównym historykiem Muzeum Historii Polski, no, z kilku powodów. Pierwszy, że jest on oczywiście wybitnym znawcą historii Polski, ale jednocześnie łączy w sobie dwie ważne cechy, to znaczy takiego patrzenia trochę od wewnątrz, jako tego, kto znakomicie bada historię, kto nawet ma pewne związki z Polską, bo jeden z jego dziadków był Polakiem, a też ma żonę Polkę, więc jest jakby nasz, a równocześnie przez to, że jest wykładowcą University College London i publikuje oczywiście w języku angielskim przede wszystkim, no jest też naszym ważnym kontaktem na świat. Także mamy tutaj wsparcie i merytoryczne dla naszych działań związanych z tworzeniem wystawy stałej, z tworzeniem rozmaitych projektów naukowych i edukacyjnych, ale mamy również kogoś, kto bardzo czynnie wspiera nasze działania, no i jest inicjatorem wielu działań związanych z promowaniem historii Polski za granicą. Od blisko roku pełni pan funkcję głównego historyka Muzeum Historii Polski. Czym powinno stać się Muzeum Historii Polski, bo na razie jest jeszcze w budowie, przygotowana jest wystawa główna. I właściwie jakby pan odpowiedział na takie być może trochę prostackie, bezczelne pytanie, do czego nam jest potrzebne to muzeum? Dlaczego Polacy potrzebują Muzeum Historii, własnej historii? Można raczej się dziwić, że nie było Muzeum Historii Polski do tej pory. Wiele państw na świecie mają swoje muzeum. Czesi mają swoje muzeum, bo przeszło 200 lat. Jest to wspaniałe Muzeum Narodowe w Pradze. Wydaje mi się, że dużo się dzieje w polskim muzeumnictwie i to od 20 lat co najmniej. Od momentu, kiedy w pewnej kampanii wyborczej rzucono hasło "Wybierzmy przyszłość" i zaznaczeniem, że przeszłość nie jest taka ważna, to jednak ta dyskusja o historii coraz bardziej wraca. Powstały różne wspaniałe muzea o różnych obliczach, natomiast nie ma tego parasola, który jakby syntetyzuje ogólne znaczenie historii Polski. I nie ma jednego miejsca, gdzie cudzoziemiec czy też uczeń w polskiej szkole może przychodzić, żeby zrozumieć na początku, czym jest ta historia polska? I ważne jest, żeby zakosztowawszy się w tej historii Polski, w gmachu muzeum, które powstaje, które będzie ogromne, które będzie wspaniałe, żeby chciał wrócić, że to jest ciekawe, to jest fajne. Ja chcę tam wrócić i dowiedzieć się więcej. Podkreśla pan funkcję edukacyjną, ale nie unikniemy tematu drażliwego dla niektórych, przyznajmy, polityki historycznej prowadzonej przez państwo. Czy państwo polskie powinno prowadzić politykę historyczną? Jak by ją pan zdefiniował?
wielu historyków instynktownie nie lubi polityki historycznej, natomiast uważam, że nie ma wyboru. Tak czy wszak każde państwo musi prowadzić w jakim zakresie politykę historyczną. Pytanie jest nie tyle, czy prowadzić politykę historyczną, ale czy prowadzić mądrą polityką historyczną, czy niemądrą polityką historyczną. Niemądra polityka historyczna jest po pierwsze nudna, bo w kółko powtarza się to samo, nieprzystępny i niezrozumiały dla obcych zwłaszcza sposób, skierowany szczególnie do tylko jednej części własnego społeczeństwa. A po drugie, to jest niemądra polityka, jest niewiarygodna, że opiera się tylko i wyłącznie na wygodnych mitach i nie wychodzi naprzeciw, żeby przekonać kogo innego. Polski badacz społeczny profesor Michał Łuczewski używa terminu kapitał moralny, który jest pewną monetą w stosunkach międzynarodowych i mówi, to, jaką wizję historii promujemy, jaka wizja historii jest rozpropagowana, to także przekłada się na załatwianie pewnych interesów, które państwo ma do załatwienia. Czy pan się zgadza z taką wizją? Widać to, zwłaszcza w obecnych relacjach polsko-niemieckich. Jak ewentualnie dojdzie do jakiegoś innego reżimu w Rosji, być może dojdzie do tego w relacjach polsko-rosyjskich. Myślę, że rola kapitału moralnego jest też obecna w stosunkach polsko-ukraińskich i tu jest szczególnie trudne. Więc z całą pewnością Wielka Brytania w tej chwili robi z siebie sprawcy w stosunku do ofiar i traci w marnotrawny sposób swój kapitał moralny. Więc nie jest to wygodny temat, ale myślę, że to nieodłączny temat polityki historycznej. Chodzi o to, żeby jednak to było skuteczne. Ważne jest to, żeby posługiwanie się kapitałem moralnym przynosiło jakieś korzyści i które jednocześnie nie roztrwoniłyby dalszego kapitału moralnego. Czyli sięgając do naszej rozmowy, do przykładów z naszej rozmowy, takim kapitałem moralnym polskiej narracji historycznej jest wiedza o tej rządnej wolności jako haśle polskiego oświecenia, haśle, które przekracza fałszywą opozycję wolności i bezpieczeństwa. I Muzeum Historii Polski powinna być taką instytucją, która nadaje ton by także z tej narracji i rozpowszechnia w sposób przystępny, interesujący, intrygujący intelektualnie wiedzę o tych specjalnościach, właściwościach, partykularyzmach polskiej historii. I Muzeum Historii Polski właśnie będzie miało taki przekaz. Jedna z trzech linii przewodnich stałej wystawy będzie wolność. Wolność owszem nie była to samo w XIII wieku, jak w XVI wieku, jak w XIX wieku, jak w XX wieku. Natomiast wolność, ta tradycja nigdy nie została przerwana, po prostu ewoluowała w stosunku do okoliczności. I tu będzie owszem o Konstytucji 3 maja, ale też będzie o Nihilnowi. Nic o nas bez nas. To jest hasło, które rozbrzmiewało w czasie Solidarności. Też neminem captivamus nihil, nibi juris victum. To, że nie można zamknąć człowieka do więzienia bez procesu sądowego, sprawiedliwego. To są olbrzymie ważne rzeczy, które Polska może wnosić jako kapitał moralny. Pojęcie wojny sprawiedliwej. Tak, właśnie miałem to na języku. Ta tradycja Pawła Włodkowica o tym, że pogan też trzeba szanować, że trzeba dochować im słowo i nie należy nawrócić siłą. Tak. No, to jest fascynujące. Ja tak się zawahałem trochę, kiedy pan, panie profesorze, powiedział, że
Muzeum Historii Polski powinno być takim, można powiedzieć, parasolowym patronem nad różnymi muzeami zajmującymi się poszczególnymi wydarzeniami historii. No, chociażby Muzeum II Wojny Światowej, mamy Muzeum Polin, Żydostwa Polskiego i tak dalej, i tak dalej. Te muzea już istnieją, one powstały, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, od którego być może ta fala muzealnictwa się zaczęła. Ale w Polsce toczy się spór historyczny. Polacy się kłócą o historię. I stworzenie takiej jednej instytucji patronackiej wydaje mi się szalenie, szalenie trudne, panie profesorze. Jakiej historii Polacy potrzebują, pod którą mogliby się w całości podpisać? Rola Muzeum Historii Polski na pewno nie jest narzucanie jedynej słusznej wizji historii Polski. Muzeum Historii Polski jest od wywołania dyskusji. To, że historia wywołuje dyskusje i spory, to jest czymś naturalnym i pożądanym. Ważne tylko, żeby to nie przeszło w jakieś osobiste porachunki i ideologiczne wykorzystania. Natomiast jeśli historia ma być żywa, a historia nie jest to samo, co przeszłość. Historia to jest taka nieustająca próba zrozumienia tych śladów przeszłości, do których mamy jeszcze dostęp. A więc jakiej historii polskiej potrzebuję? Abym podsumował to w trzech słowach. Po pierwsze, to długa, że polska historia jest długa, ma ponad 1000 lat. A to znaczy, że tym samym jest różnorodna i bogata. Są różne wątki, z których można się uczyć, a poza tym nigdy nie została przerwana. Były różne bardzo ostre zakręty, ale ta nić nigdy nie została przerwana. Nikt nie musiał wymyśleć Polskę na nowo, jako mała grupa intelektualistów w XIX wieku, jak w niektórych innych narodach. Podobnie jak język jest językiem literackim, jest językiem prawa, nieprzerwanie od XVI wieku. To jest też pewien kapitał, który trzeba podkreślić, że ta historia jest długa. Po drugie, historia jest optymistyczna. Że bynajmniej nie chodzi o to... Nasza historia optymistyczna? Tak, właśnie polska historia powinna być optymistyczna. Ja też czuję się zaskoczony. Nie uciekamy od martyrologii. Trochę martyrologii musi być. Zresztą muzeum powstanie w Cytadeli, wokół blisko 10. pawiliona. Więc pamięć o tych, którzy ginęli za Polską, którzy ponieśli najwyższą cenę, na pewno będzie obecna. Tym, że to nie powinno prowadzić do pesymistycznych wniosków, że zawsze byliśmy przegranymi historii. No, co najmniej do połowy XVII wieku nie było, a później są różne optymistyczne akcenty. Czy to nie jest optymistyczne, że w XIX wieku, kiedy nie było państwa, Polacy budowali koleje przez Andy w Ameryce Łacińskiej, że dokonali najróżniejsze osiągnięcia naukowe, że Maria Skłodowska-Curie była pierwsza osoba, która wygrała Nobel w dwóch dyscyplinach. Jest mnóstwo pozytywnych, optymistycznych przesłankach, nawet w niesprzyjających okolicznościach geopolitycznych, których można wziąć otucha. To nie znaczy też, że Polacy muszą krajować się na zawsze słuszni, zawsze gnębieni przez tych niesłusznych. To byłoby polityka historyczna niewiarygodna. To muszą być cienia, żeby blaski były jaśniejsze. I na końcu powiedziałbym, że ta historia przede wszystkim musi być ciekawa. Jeśli to będzie opowiadane w nudny, nieprzystępny sposób, nikt nie wróci na drugi raz do Muzeum Historii Polski. Panie profesorze, była tu mowa o etosie badacza, naukowca. Wydaje mi się, że to jest kwestia też coraz częściej kontrowersyjna, bo różni badacze różnie definiują swoją misję i czasem słuchając wypowiedzi naukowców ma się wrażenie, że należą oni do innych gildii, do innych w ogóle grup zawodowych. Co dla pana, co według pana jest misją historyka, badacza przeszłości? Teraz dopiero zaniemówiłem. To jest pytanie. Ja to robię, bo to lubię.
Natomiast każdy historyk jest także obywatelem tego państwa, czy tych państw, gdzie mieszka, gdzie pracuje, gdzie się urodził i nie może uciekać od tego. A tym bardziej, kiedy przedmiotem badań jest właśnie wspólnota obywatelska, studiowanie Rzeczypospolitej musi budzić pewną refleksję nad tym, jak być dobrym obywatelem. No dobrze, dobrze, ale dzisiaj nierzadko z kręgu samych historyków, a przynajmniej teoretyków historii, słyszymy taki postmodernistyczny ton, że poznanie obiektywnej historii, wie es eigentlich gewesen, jak to mówił Otto Ranke, wybitny niemiecki historyk i założyciel pozytywizmu historycznego, jest niemożliwe, że to właśnie pozytywistyczne mrzonki, że historia jest narracją, jest rodzajem pisarstwa i że historyków też ponosi swada retoryczna i że w gruncie rzeczy układają te klocki faktograficzne jak chcą i że w związku z tym nie mamy obiektywnego przystępu do prawdy na temat przeszłości. Panie profesorze, czy jesteśmy w stanie poznać przeszłość? W pełni? Nie, nigdy. Natomiast powinniśmy dążyć do tego. Jeśli panowie pozwolą, przeczytam parę zdań ze swojej książki Światła i Płomienia. Bo właśnie na ten temat postmodernistycznej krytyki historii odpowiedziałem. Jeszcze bardziej toksyczna jest postmodernistyczna ortodoksja, w myśl której cała historia jest po prostu dyskursem mającym podbudowywać istniejące elity władzy. Należy ją więc zastąpić innymi metanarracjami skonstruowanymi arbitralnie, bez oglądania się na reguły postępowania ze źródłami, po to, by usprawiedliwić przejęcie przywództwa nad prześladowanymi przez nowe samozwańcze elity obsesyjnie dążące do autopromocji. To prawda, że żadne dzieło historyczne nie jest w stanie przedstawić pełnego obrazu, nawet najmniejszego wycinka ludzkiej przeszłości, a żaden historyk nie jest nigdy w pełni bezstronny. Nawet największa cnota historyków, czyli sceptycyzm, może zdegenerować i zamienić w cynizm. Ale niektóre próby zrozumienia przeszłości i zastosowane nabytej wiedzy do kształtowania przyszłości solidniej opierają się na ostrożnej i uczciwej interpretacji zachowanych śladów przeszłości niż inne. Z tego powodu są bardziej prawdopodobne niż inne interpretacje. Są, inaczej mówiąc, bliższe prawdy, której tropienie stanowi obowiązek każdego uczciwego historyka. Natomiast inne historie są oczywistymi kłamstwami opartymi na świadomej manipulacji, na przemilczeniu ważkich danych lub nawet na fałszowaniu źródeł. No cóż, tropienie prawdy. Czyli to hasło tutaj wybrzmiało. Tropienie prawdy, a właściwie prawdopodobieństwa, bo pan profesor pokazuje, że prawdy całej nigdy nie będziemy mieć, ale zawsze powinniśmy się zbliżać do niej w największym stopniu, jak to jest możliwe. Tak jest. Panie profesorze, na koniec zauważmy, że właśnie na polskim rynku wydawniczym ukazała się pańska najnowsza książka Światło i Płomień. To jest tytuł przejmujący, jeśli odnieść go do tego, czego dotyczy, czyli syntezy dziejów Polski w drugiej połowie XVIII wieku. Światło oświecenia i płomień zniszczenia tego państwa, ale zniszczenia, które nie było ani pełne, ani ostateczne. Polska się odrodziła. Każe pan nam budować optymistyczne dzieje, więc na tym optymizmie zakończmy. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A państwa odsyłamy do fascynujących książek profesora Richarda Butterwicka. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję. Richard Butterwick przez 7 lat był członkiem redakcji najstarszego polskiego czasopisma naukowego i najważniejszego czasopisma naukowego, jakie istnieje w Polsce w dziedzinie historii, czyli Kwartalnika Historycznego. Ale to nie tylko sam fakt udziału w redakcji był istotny, dlatego że najważniejsze, co Richard Butterwick dał od siebie Kwartalnikowi, to stworzenie anglojęzycznej serii tego czasopisma. Kwartalnik od początku swojego istnienia, od wieku XIX, wydawany był po polsku.
I w czasie, kiedy Richard Butterwick był członkiem redakcji, na fali ogólnych zmian, które wówczas, czy które cały czas w polskiej historiografii mają, w polskiej nauce historycznej mają miejsce, postanowiono stworzyć anglojęzyczną serię kwartalnika i zadania tego podjął się Richard Butterwick. Był pierwszym redaktorem tych anglojęzycznych zeszytów, które wychodzą do dzisiaj raz w roku. Stworzył instrukcję redakcyjną i zredagował pierwsze zeszyty, które wychodziły od roku 2017 do roku 2020. I to jest trwały jego wkład, niezaprzeczalny, wielki wkład w dzieje kwartalnika.